no, które są takimi bardzo wyraźnymi wyznacznikami, którymi można się w jakiś sposób kierować, szukając sukcesu. Pierwsza reguła sukcesu. Wiara w siebie. Musisz wierzyć w wizję, którą masz. Musisz wiedzieć, kim chcesz być. Nie czym, to kim. I w to wierzysz. Nie wierzysz w to, co chcesz zrobić, nie ma szans. Falsta. Druga reguła. Łam zasady. Bądź, nie łam prawa. Bądź oryginalny. Szukaj tego, czym jest twój naprawdę ekstra, twoja wartość dodana. No. Ignoruj jakiś trzeci punkt, którzy mówią, że się nie uda. Ile razy mi słyszeliście? Nie możesz zrobić tego, nie możesz zrobić tego, nie wolno, nielegalne, zakazane, nie uda ci się, za słaba, zapomnij. Ile razy? Kształtujcie w sobie umiejętność ignorowania takich rzeczy. Weszło, wiesz, czwarty punkt. Nie bój się porażki. Nie bój się porażki. W życiu trzeba tak naprawdę chcieć być gotowym na to, żeby czekać. Bo jeżeli nie postawisz sobie celu, to nie ma stawki. No nie ma. Natomiast jak już masz cel, czyli o coś grasz, jesteś graczem, prawda? Coś chcesz z tego świata wyrwać, wyszarpać dla siebie. To jest jakaś stawka, jest walka o stawkę, jakaś gra. Okej, niech gra się spokojnie. Będzie następny. Piąta reguła. Pracuj. Tak naprawdę nie pracuj, tylko. Słuchajcie, żadna z tych moich reguł sukcesu nie będzie działać. Będzie dla was pracować, jeżeli wy nie będziecie pracować. Chcecie? Okej, fajnie. Spać, bo zamęczony. A, dzisiaj za zimno, nie idę. A, tu nie idę. A, tu. Zabawy, imprezy. Wszystko fajnie. Uwaga! Ktoś w tym samym czasie gdzieś zasuwa od rana do nocy, jak ktoś codziennie, dzień staje się coraz mądrzejszy, cwańszy, w tej samej godzinie, co być może jest drugą drogą sukcesu. Ktoś gdzieś jest waszym konkurentem. A dzisiaj żyjemy w płaskim świecie. Dzisiaj pracodawca, czy ktoś, kto szuka jakiegoś talentu, prawda, czy w ogóle wasza szansa, nie jest na zasadzie takiej, gdzie jest najlepszy uczeń w klasie. To nikogo nie interesuje się, uczeń w klasie. A gdzie jest najlepszy na świecie? A tak, kto jest najlepszy, prawda, jest najlepszy na świecie. W tej dziedzinie. Nie będziecie musieli niedługo obrać. No i ostatecznie szósta reguła. Daj coś z siebie. Daj coś z siebie. Naprawdę dać coś z siebie swojemu społeczeństwu, swojemu środowiskowi, swojemu, nie wiem, województwu, kraju. Coś z siebie od siebie. Wam przyniesie dużo więcej satysfakcji niż cokolwiek innego.